ze stoiska Samsunga w Barcelonie podczas targów MWC. W rękach trzymam coś, o czym tak naprawdę wiemy od kilku ładnych tygodni, czyli Samsung Galaxy S6. Dokładnie wiedzieliśmy, jak urządzenie to będzie wyglądało, że będzie połączeniem tak naprawdę trzech firmowych pomysłów na smartfon. Od dołu wygląda trochę jak Apple, czyli najnowszy iPhone 6. Z boków można się dopatrzeć troszeczkę designu zaczerpniętego od Sony. Na te obłe krawędzie to już jest design typowo Samsungowy. Urządzenie wykonane zostało z połączenia metalu i szkła. Mamy z obu stron, zarówno z tyłu, jak i z przodu, Gorilla Glass 4, przez co to szkło nie powinno nam się rysować. To, co ważne, to niesamowita podatność na zbieranie odcisków palców. No i widzicie, że całość, wszystko, co znajduje się wokół nas, odbija się właśnie w powierzchni zarówno tylnego panelu, jak i przedniego. Chociaż tutaj tego nie widać aż tak bardzo, bo mamy bardzo fajny wyświetlacz o bardzo wysokiej rozdzielczości, który charakteryzuje się zagęszczeniem pikseli wynoszącym 577 pikseli na cal. To jest naprawdę świetna, bardzo wysoka wartość. Jeśli chodzi o porównanie designu S6 z S5, no to kurczę, niebo a ziemia. Wszyscy, którzy narzekali na to, że S5 jest wykonana no niezbyt dobrze i nie wygląda jak sprzęt premium, no tym razem nie mogą tutaj narzekać. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że tylna klapka nie jest zdejmowalna, przez co nie możemy wymienić tutaj akumulatora. Niestety Samsung zdecydował się na zastosowanie takiego, a nie innego wzornictwa, przez co automatycznie zdejmowanej klapki wymienialnego akumulatora po prostu nie ma. Co za tym idzie, nie ma również wodoodporności. Urządzenie to w przeciwieństwie do S5 nie jest wodoodporne. Szybki rzut oka na krawędzie. Widzicie od razu, że te metalowe krawędzie wyglądają o wiele lepiej niż plastikowe, nie ukrywajmy, które imitowały jedynie aluminium. I tak, na prawej krawędzi mamy włącznik. Pod nim mamy jedną z zaślepek, jedną z szufladek właściwie. Natomiast nie widzę tutaj drugiej szufladki, co by wskazywało na to, że mamy dostęp wyłącznie do slotu kart SIM, czyli że nie ma slotu kart microSD. No ale do tego dojdziemy za chwilę. Więc to jest prawa krawędź. Na dole mamy jeden z głośników i jeden jedyny głośnik, natomiast w Galaxy S5 ten głośnik znajdował się na tylnej krawędzi na samym dole. Obok niego mamy port microUSB, natomiast po lewej stronie 3,5 mm jack audio. Na lewej krawędzi, już się sama pogubiłam, przyciski do regulacji głośności. I w przeciwieństwie do S5, w której był to jeden przycisk, tak tutaj mamy podzielony na dwa. Dzięki temu całość wygląda naprawdę całkiem ciekawie. U góry natomiast mamy jeden z mikrofonów, drugi znajdziemy zapewne na dole, właśnie nie zauważyłam go wcześniej, na dole obok głośnika. No a w centralnej części górnej krawędzi mamy port podczerwieni. Z tyłu, na tych pleckach niesamowicie się palcujących i odbijających wszystko, co się znajduje wokół nas, mamy przede wszystkim obiektyw aparatu o rozdzielczości 16 megapikseli, diodę doświetlającą, oprócz tego z przodu standardowo przycisk home fizyczny, wstecz i otwarte aplikacje. Natomiast u góry mamy logo Samsunga, głośnik do rozmów głosowych, wszelkiego rodzaju czujniki, no i po prawej stronie kamerkę do połączeń wideo o rozdzielczości 5 megapikseli. Przyciski na dole. Mamy standardowo dłuższe przytrzymanie, uruchamia Google Now, dwukrotne kliknięcie uruchamia tym razem aparat. Wcześniej zawsze było S-Voice, który nie obsługuje języka polskiego. Dłuższe przytrzymanie wstecz nie uruchamia nam tutaj nic, natomiast otwarte aplikacje mamy tutaj. O, i widzicie, ile otwartych aplikacji było przy okazji. Możemy je zamknąć. Nie ma czegoś takiego jak w S5, że z tego poziomu mogliśmy przejść do zarządzania RAM-em i aktywnymi aplikacjami.
Jeśli chodzi o sam o interfejs i oprogramowanie, mamy tutaj oczywiście, z racji tego, że jest to flagowiec Samsunga, Androida w wersji 5.0.2, jest to oczywiście Lollipop. Całość działa całkiem sympatycznie, oczywiście w warunkach targowych różnie to może być. Mamy standardowo pierwszy pulpit z lewej, to jest flipboard. Natomiast to, czego też tutaj nie widzę, oczywiście na pierwszy rzut oka nie wiem, prawdopodobnie po zagłębieniu się w interfejsie będzie można to zrobić. O ile w S5 mamy ustawienie ekranu głównego i możliwość wyłączenia flipboarda, tak w S6 póki co tego nie ma. Może zostanie to dodane do urządzenia fizycznie dostępnego w sklepach, czyli do wersji sprzedażowej, natomiast w tym momencie, jak widzicie, tego typu ustawień tutaj po prostu zabrakło. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to tak jak mówiły plotki wszelkiego typu, znajdziemy tutaj aplikację Microsoftu. Może nas to dziwić z jednej strony, z drugiej strony jest to zagranie całkowicie zrozumiałe, o czym pisał Piotr Górecki u nas na Tabletowo, polecam jego artykuły. Mamy tutaj fizycznie preinstalowane aplikacje typu OneNote i OneDrive, jak również Skype'a, który od dłuższego czasu jest w rękach właśnie Microsoftu. Nie mamy tu całego mnóstwa aplikacji domyślnie preinstalowanych przez Samsunga. Prawdopodobnie będzie je można pobrać z Samsunga Galaxy Apps i najprawdopodobniej tak właśnie będzie. Jeśli chodzi o parametry techniczne, mamy tutaj przede wszystkim ekran o przekątnej 5.1 cala o rozdzielczości 2560x1440 pikseli, co daje, jak wspomniałam wcześniej, 577 ppi. Za jego działanie odpowiedzialny jest Exynos 7420. Mamy tutaj 3 giga pamięci RAM. Co ważne, jest to wersja 4, a nie DDR3. Dostępny będzie ten sprzęt w trzech wersjach pojemnościowych. 32, 64 i 128 gigabajtów. Oprócz tego warto tutaj wspomnieć o tym, że mamy NFC, IRD, czytnik linii papilarnych, no i bateria. W wersji S6 zwykłej będzie to 2550 mAh, natomiast w wersji Edge 2600. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że mamy tu standardowe LTE, natomiast wymiary tego telefonu to 143,4 mm na 70,5 mm na 6,8 mm, czyli mamy do czynienia z naprawdę smukłym i pięknie prezentującym się telefonem, no ale tylko z boku, takie jest moje zdanie. Natomiast jeżeli spojrzymy się na jego tył, może to i fajnie wygląda, jest to pewnego rodzaju rewolucja w designie Samsungów, smartfonów Samsunga. Natomiast jeżeli chodzi o samą użyteczność, no to niestety mi się to za bardzo nie podoba, łącznie z wystającym obiektywem aparatu. I to na razie tyle ze stoiska Samsunga. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Katarzyna Pura, tabletowo.pl z Barcelony, MWC 2015.